ruszyły. Dobry start, tam usiłuje wyrostać Elbes, ale pozostałe również chcą wyjść na prowadzenie. Na czele stawki galopuje Bint Mira Ceti, druga jest Muza, trzeci jest Elbes, czwarty jest Bachus. Prowadzi stawkę niezmiennie Bint Mira Ceti, ale konie galopują bardzo mocno zgrupowane. Bint Mira Ceti, Muza jest na drugiej pozycji, tam na końcu na De Alcalediach oraz Węgrzyn, ale tam do przodu przesunęła się również Haneczka, ale jak powiedziałem wcześniej, konie galopują bardzo, bardzo blisko siebie. Elbes przy bandzie, poza wnętrznej Bint Mira Ceti. Elbes jest na trzeciej pozycji, wszystko razem w mocnym posyle. Bachus na ostatniej pozycji galopuje Ceramika, na przedostatniej Węgrzyn i za chwilę wyjście na prostą, tam bandę złapał Elbes i jest na pierwszej pozycji. Elbes finiszuje Bint Mira Ceti. Bint Mira Ceti na około 500 metrów przed celownikiem jest pierwsza. Bint Mira Ceti i Elbes, i ta para ma przewagę na około 300 metrów przed celownikiem, ale tutaj bardzo mocno finiszuje Muza i trzy konie, ale i Haneczka również. Bint Mira Ceti, Haneczka, ale jest fantastyczna walka. Jeszcze nie ma zwycięzcy. 200 metrów przed celownikiem. Na czele jest Haneczka w tej chwili, ale celownika jeszcze 50 metrów. Haneczka wygrała na drugiej pozycji, Muza na trzeciej, Bint Mira Ceti i Elbes. To jest czołówka tego wyścigu.